Cześć, witam Was ponownie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam coś z duńskiego repertuaru potraw. A ten jest naprawdę bardzo bogaty. I jak wiecie, niektórzy z Was wiedzą, że spędziłem tutaj ponad 20 lat, więc trochę się, jakby to powiedzieć, obyłem z duńską kuchnią. I chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować coś takiego, co każda szanująca się duńska restauracja z duńskim jedzeniem ma w swoim menu. A mianowicie jest to Paryse Bœuf. Tłumacząc na polski, można by rzec, że to jest wołowina po francusku. Ale nic bardziej mylnego. To jest prawdziwa duńska, tradycyjna potrawa. Ona ma tyle wspólnego z Francuzami, co nasza fasolka po bretońsku z Bretończykami. Używać będziemy wołowiny dość tłustej, najlepiej taką użyć jak do burgerów, zmieszanych mięs, ale jeżeli takich nie mamy, to możemy kupić jakąś mieloną wołowinę w paczce, ale pamiętajmy, żeby ona nie była z tej najchudszej, bo mięso zrobi się twarde, a nam chodzi o to, żeby ono było delikatne. A więc tak, formujemy teraz takie dość grube kotlety. Ja tutaj mam 600 gramów i to jest na dwie porcje, ponieważ jedna porcja będzie miała 300 gramów mięsa. Dość dużo, ale to o to chodzi. To ma wyglądać, to się naprawdę pięknie prezentuje na talerzu. I jak widzicie, mięsa niczym nie przyprawiam. Ja jego tylko delikatnie później posolę. Tu będziemy mieli bardzo dużą gamę różnych smaków, więc wiele przypraw nie jest potrzebne. Pierwszy kotlet uformowany. Widzicie, jaki gruby? O to chodzi. I teraz drugi. Gotowe. Patelnia prawie jest rozgrzana, więc wlewam troszeczkę oleju. Dlaczego wlewam olej, a nie daję masła w tej chwili? Dlatego, że kotlety będą smażyły się dość długo. Wtedy masło by nam się po prostu spaliło. Masło będziemy dodawali później. A więc kładziemy mięso na patelnię. Zmniejszyłem troszeczkę płomień. Będę smażył je na średnim ogniu. I pamiętajmy, w tej potrawie najważniejsze jest mięso. Jak ono musi być wysmażone. Z wierzchu musi być praktycznie całkowicie zrumienione, aż wręcz delikatnie, jakbym mógł rzec, przypalone. Musi się zrobić taka skorupka z jednej i z drugiej strony, a w środku musi być różowe. Tak jak przy steku. Mięso nam niech się smaży, a ja przygotuję teraz inne komponenty tego, jakże mógłbym rzec, luksusowego dania, bo tak ono będzie na koniec wyglądało. Chrzan, świeży chrzan, który zetrę na grubych oczkach tarki. Gotowe. Chrzan mam starty, zobaczcie. Tutaj w Danii możemy kupić już gotowy starty, ale ja chciałem pokazać i zrobić ze świeżego. Teraz tak, tutaj mam, zobaczcie, marchewkę i zielony groszek z puszki. To jest gotowane, więc zrobimy takie, jakby to powiedzieć, grube puree. Pogniecimy widelcem. Groszek i marchewkę możemy delikatnie przyprawić solą i pieprzem. Możemy odstawić. Teraz tak, pokroję ogórki. To są korniszony. Ale możemy najpierw odwrócić mięso na drugą stronę. Kroimy w kosteczkę.
Myślę, że tyle ogórku wystarczy. Teraz mamy do pokrojenia czerwone buraczki. To są buraczki gotowane. To są buraczki ze słoika. Duńczycy uwielbiają te buraki praktycznie do wszystkiego. Możemy je spotkać w burgerach, możemy je spotkać w różnego rodzaju kanapkach, zakrytych, odkrytych, no i również w tej potrawie. Te buraczki, one są delikatnie kwaskowate. I kroimy je również w kostkę. Następnie, jak już jest mięso prawie gotowe, kładziemy na górę masło. I niech się pomalutku wytapia, wsiąkając w mięso. Nabierze smaku. I teraz na górę mogę posypać delikatnie solą. To jest, jak widzicie, sól morska w płatkach. I niech się tutaj dzieje magia. Kotlety praktycznie są już gotowe, więc musimy teraz ukroić dwie porządne fajdy chleba. I to jest chleb francuski. I prawdopodobnie nazwa tej potrawy właśnie wywodzi się od tego, że jest robiona na chlebie francuskim. Kroimy dość grube fajdy. I kolejna ważna rzecz, zdejmujemy teraz mięso na talerz. Wygląda obłędnie. I mięso odstawiam, żeby sobie odpoczęło, a na patelni podsmażymy chleb, który wciągnie cały ten smak z patelni. Dlatego nie chciałem, żeby masło było na początku, bo ono by się nam spaliło i po prostu byłoby to niesmaczne. Chleb nam niech się tutaj pięknie podsmaża, a my w tym czasie oddzielimy dwa żółtka od białek. Możemy odwrócić chleb na drugą stronę. Pięknie się zrumienił. I to już zaczyna wyglądać jak ta prawdziwa duńska potrawa. Co jeszcze jest bardzo ważne, wręcz obowiązkowe w tej potrawie, to świeża rzeżucha. Znamy te smaki, znamy rzeżuchę, znamy chrzan, znamy buraczki, znamy korniszony, wołowinę również, groszek i marchewkę. Tylko inaczej skomponowane. Chleb już jest prawie gotowy, więc mogę przygotować talerz, na którym będę serwował. A więc tak, bierzemy naszą kromkę chleba, na którą kładę kotlet. Dokładnie tak to ma wyglądać. Teraz pognieciona marchewka z groszkiem. Pamiętajmy, że wszystkie te dodatki
muszą się znaleźć na tej potrawie i muszą być jedzone jednocześnie. Duńczycy wręcz tego wymagają. Następnie chrzan. Jeżeli nie lubimy tak mocnego chrzanu, chrzan możemy zawsze sparzyć na sitku i on będzie lżejszy i bardziej taki, wiecie, delikatny. Teraz posypiemy buraczkami. Jeżeli coś się znajdzie wokół talerza, to nic. Tak ma być. Ogórki. To mi przypomina naszego polskiego tatara. Teraz kapary. Żółtko. I na sam koniec rzeżuchę. Wszystko posypujemy delikatnie solą w płatkach i pieprzem. Czarnym pieprzem, grubo zmielonym, takim roztartym w moździerzu. Najpierw dam pieprz. I teraz troszkę soli. Jak widzicie, wygląda to naprawdę tak luksusowo, a wcale aż takie drogie to nie jest. A więc spróbujmy. Żółtko musi się oczywiście musi pięknie spływać. Coś takiego. I spójrzmy, jak wygląda mięso w środku. Ja to tak, wiecie, przekrajam, żeby zademonstrować wam. Mięso jest idealnie wypieczone. Zobaczcie. Jest delikatnie różowe i delikatne. Bajka. Coś wspaniałego. Chrupiący. Ale delikatne mięso. I te wszystkie smaki, te wszystkie struktury. Wspaniała potrawa. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego. To jest po prostu wszystko przepyszne. I ten chrzan, wow.